witam z trasy do Puszczy Słupskiej. Dzisiaj mamy piątek, 27 dzień października. Godzina 14:07. No, pogoda jak widać się coś zmienia, bo jak wyjeżdżałem, to po drodze było piękne słońce. Tutaj widzę tą mgiełkę taką nad lasem, tam na horyzoncie, co jest niepokojące. Już widzę pierwsze krople deszczu spadły na szybę. W związku z tym, kto wie, czy puszcza dzisiaj nie przywita mnie deszczem, co oczywiście może nawet zdyskwalifikować dzisiejszą całą wyprawę na wielkie, piękne grzybobranie, które być może by było już może bardzo dobre, bo wilgoci jest dużo. Ostatnich kilka ciepłych, fajnych dni mogłoby sprawić, że przepiękne grzyby by wyrosły. Ale czy to się ziści, to marzenie, żeby chociaż raz w tym roku nazbierać piękne grzyby? Zobaczymy. Na parkingu widzę jeden samochód, w związku z tym jakieś grzyby powinny być, jeżeli o godzinie 14:07 stoją samochody. W związku z tym grzyby są. Zobaczymy co. Jeszcze raz witam z trasy, bo pokażę, że niezbyt dobrze to wygląda. Zaczął naprawdę padać deszcz, w związku z tym dzisiejsze grzybobranie jest na razie pod znakiem zapytania, bo może bardziej pod psem jest. Na razie jeszcze jest sucho, bynajmniej w samochodzie, ale na zewnątrz niestety zaczęło padać. Już kilka razy tak miałem, że jak przyjechałem do Puszczy, to tutaj deszcz padał, ale były też przypadki, że było odwrotnie. Że tam skąd przyjechałem, gdzie padało, a tu nie padało. Może za późno przyjechałem, ten deszcz chyba niedawno zaczął padać, bo jeszcze samochody na parkingach są. Nawet w lesie stoją, proszę Państwa, piękne samochody na rejestracjach GS. To znaczy, że Słupsk przyjechał do Puszczy Słupskiej. Coś wspaniałego. Ludzie lubią księstwo słupskie, tęsknią za tym księstwem i chcą powrotu nawet do tego typu spraw, żeby tutaj na Pomorzu było nieco innego, a taka enklawa, mała państwowość, księstwo słupskie, a nawet może wołogosko-słupskie. Zobaczymy, co się uda załatwić. Na razie jadę do Puszczy. Na parkingu jeden samochód, ale to jaki? GL. Rzadko się zdarza, żeby ktoś GL-em przyjechał na grzyby. Jakaś wyższa półka, powiat słupski. Jak na Puszczę Słupską przystało, rejestracja GSL. Zobaczymy, co słychać w tej pięknej puszczy. Pięknej, nie pięknej, ale deszczowej. Pada deszcz? No może nie deszcz, taka mrzawka, ale jest mokro. Zobaczymy. Puszcza Słupska, las kurkowy. A tutaj stary taki prawdziwek. Kurkowy, bo tutaj już parę kurek znalazłem. Ja powiem, że nigdy nie mam za dużego szczęścia do kurek. Byłem kiedyś raz na zarobkowym zbieraniu kurek ze znajomym. Pamiętam te grzybobranie, co prawda ja tych grzybów nie sprzedałem, ale on sprzedał. Widziałem, jak to się robi. Zbiera się takie kurki. Tutaj jakiś cyglas topory, stary grzyb. Zbiera się takie kurki do koszyka, czy tam do jakiejś torby, czy czegokolwiek. Później trzeba z tymi kurkami się udać gdzieś do jakiejś rzeki, namoczyć je w tej rzece, w tej wodzie, w tej rzece, żeby one dobrze przesiąkły wodą. Jak one przesiąkną wodą, namokną, trzeba je gdzieś ładnie rozłożyć na jakiejś gazecie, czy na jakimś kocyku, żeby trochę przeschły. Nie za dużo, żeby przeschły. I takie namoczone kurki dopiero wtedy się niesie na skup, bo one mają wtedy odpowiednią wagę. Nie wiem, ile tam tej wody one naciągną, ale trochę naciągną. Nie wiem, mi się ogólnie nie podobało te całe grzybobranie. Pamiętam, gdzie ono dokładnie było, w jakiej miejscowości, w jakiej rzece żeśmy to suszyli. Moczyli, suszyli, a co prawda no to było bardzo dawno. Nie wiem, ile lat temu. Jeszcze żeśmy jechali pociągiem, tak zwaną Bibą, czy jakoś tak się to nazywało.
Biba, biba. Ja tutaj tak sobie wszedłem, zorientować się, co tu jest w tym lesie. A tutaj jest po prostu sporo kurek, dlatego chcę ich trochę nazbierać, żeby było chociaż na jedno danie. Później już pewnie nie będę za kurkami chodził. A tutaj taki młodnik, nie wiem ile on ma lat, może z 20, może 15. Ale właśnie on tutaj sypnął kurkami. Sobie na taką kubkę położyłem te kurki. Jakaś stara kurka, ta nie. Nie wiem jak długo te kurki w lesie stoją, ale one mi się wydaje, że potrafią bardzo długo stać. Takie mam wrażenie. Myślę, że tak jakbym zbierał te kurki jak teraz z taką częstotliwością, to może bym za jakiś czas miał kilogram. Podejrzewam, że w tym roku na skupie kurki są bardzo tanie. Może 10 zł. Może kilkanaście. No jakbym ich nazbierał tutaj za 2 kg, to chociaż za paliwo by się wróciło na przyjazd do tego lasu. Ale już na prowiant nie za bardzo, bo ja w sklepie kupiłem sobie dzisiaj taką jakąś francuską bułkę i do tego wziąłem jakiś chyba, co to było? Nie jogurt, tylko kefir truskawkowy. No dobry ten kefir, z Mekpolu był, powiem. Tak miałem na niego ochotę, że zanim wszedłem do lasu, to już to wszystko było zjedzone. Także z prowiantu nici. Pozostały mi tylko te jabłka. No ale upału nie ma, pić się nie będzie chciało. A i dzień nie jest długi. Jest godzina około 15. To myślę, że za 3 godziny to już trzeba będzie myśleć o powrocie do samochodu. Przecież noc będzie zaraz. Tym bardziej, że jest pochmurny dzień. Coś się kurki, widzę, skończyły. Coś słabo z kurkami. Nie wiem, chyba one nie wszędzie widać rosną. Dlatego ja to loteria, żeby trafić na te kurki. Niby las się ciągle taki sam ciągnie. Tam kurki były, to już kurek nie ma. Trzeba mieć bardzo dobrze obadany teren, gdzie te kurki występują. Trzeba było zdeptać te lasy punkt po punkcie o różnych porach sezonu grzybowego, żeby wyłapać, gdzie które grzyby rosną. A to są olbrzymie lasy, 50 km szerokości, ponad 15 głębokości, no to sobie można wyobrazić, 15 razy 50 to mamy, no załóżmy, że razy 10, 500 km kwadratowych do zbadania, nie hektarów, ale kilometrów kwadratowych. To są jakieś niewyobrażalne ilości. Ja podejrzewam, że żaden grzybiarz, który zbiera grzyby, nie jest w stanie poznać całej puszczy. Grzybiarz tak jak ja na przykład, mam swoje punkty, przyjeżdżam, obskakuję je, wracam. Dzisiaj trochę inne miejsce tutaj poszedłem, przez przypadek zupełny. No, trafiłem na kurki, pierwszy raz w życiu tu jestem. W zasadzie tutaj w tym rejonie puszczy, to ja tutaj nie lubię zbierać grzybów, bo ich tu za dużo nigdy nie było. Ale jak już jestem, to czemu nie? No jakaś droga, dukt, czy jak to nazwać. Puszcza Słupska, dzisiaj się wyjątkowo poświęciłem zbieraniu kurek. Kolega do mnie zadzwonił, wybił mnie z wszystkich wątków, co mówiłem wcześniej. Piękne kureczki, a tutaj przy okazji, jak już jestem przy kurkach, się trafił śliczny borowiczek. No, dosyć ładny nawet ten borowiczek jest, powiem szczerze. Podoba mi się. Deszcz ponury
jest krajobraz dzisiaj w puszczy, ale borowiki są. Ten żółty jest, czyli widać, że te grzyby w ogóle nie rosną, one jest stoją, jest zimno po prostu. W puszczy dzisiaj deszczowo. Przepiękny borowiczek w Puszczy Słupskiej. Coś wspaniałego. Ciekawe, jak on będzie wyglądał. Zaraz go tutaj całego wezmę, rozbiorę, czy jak tam go nazwać. Zobaczymy, co on jest warty. Ten piękny prawdziwek. Gdzieś tutaj się tak widać trochę jakby wyrył, czy jak. Puszcza Słupska. Owocnik borowika szlachetnego. Ale piękny. Praktycznie nic nie zniszczony. Wyrył tutaj. Podniósł mech. Piękny kapelusz. No prześliczny jest, naprawdę fajny. Podoba mi się ten prawdziwek. Piękny borowiczek. Puszczy Słupskiej. Fantastyczny okaz, gdzieś schowany przed wzrokiem, deszczem. Wszystkie grzyby się błyszczą, one wtedy tak nie są wyeksponowane, bo błyszczą się wszystkie grzyby, tak samo jak i borowiki, i ciężko je znaleźć. Borowik szlachetny w Puszczy Słupskiej. Zobaczymy, jaki to jest, ale gdzieś wrośnięty mocno w ziemię wyskoczył. Starałem go się tak wyrwać, trochę podważyć, żeby go nie połamać, bo był bardzo głęboko osadzony. Taki niesymetryczny trochę ten borowik. Trofeum każdego grzybiarza. Borowik szlachetny. No, grzyb biały. Piękny jest. Z otokiem. Taki trochę na wysmukłej nodze, bo we wrzosach i w jagodzinach go spotkałem. Puszcza Słupska, październikowa. Deszcz i chłód. Tylko 5 stopni ciepła jest w puszczy dzisiaj. Podgrzybki widać, niektóre są zmarznięte, tak jak ten. A ten. Ten też trochę mróz powąchał. Ja powiem, że ja zbieram różne grzyby dzisiaj, nie tylko borowiki. Zbieram też, jak widać, podgrzybki. O, jest trochę naprawdę ich. Czasami dużo, tak jak na przykład tu się trafiają nieraz. No, te są niezmarznięte, chociaż ten też nie. Te są duże, ale one są dosyć jędrne. Zaraz je tu prześwietlę. W ogóle w puszczy nastał taki okres, w którym się wszystko bardzo powoli dzieje, bo jest bardzo zimno. Te grzyby, które miałem pocięte w poniedziałek, gdzieś zapomniane, rzucone, dalej leżą, się nic z nimi nie dzieje, leżą jak w lodówce, no bo temperatury są jednostopniowe, no tam czasami gdzieś jak słońce błysnie jest trochę więcej, ale i dni są bardzo krótkie. Teraz mamy ostatni weekend października, dzisiaj mamy piątek, to z soboty na niedzielę będziemy przestawiać zegarki. Tą godzinę jeszcze bardziej przestawimy, że będzie jeszcze teraz ciemniej. Czyli ją cofniemy. Czyli jak teraz mamy godzinę 16.30 czy 17, to będzie już 16. O 18 to już będzie całkiem noc. Jakaś całkowita. O 17 już się będzie robić ciemnawo. O, podgrzybek udający borowika, to też jest z rodziny przecież grzyb borowikowatych. Ja jeszcze trochę pójdę w jedne miejsce, chcę coś zobaczyć, czy są jakieś tam prawdziwki. Już byłem w tylu różnych miejscach i naprawdę nie ma tych grzybów, tych prawdziwków. Tak trochę jest mi chwilami smutno, że nie ma tych grzybów, ale to już jest koniec października. Jest bardzo zimny ten październik, wyjątkowo bym powiedział. Jest mokry i zimny. Nie ma mrozu, ale są naprawdę duże chłody. I to utrzymujące się całe dnie.
Nie, nie, jeszcze nie ma nocy, dopiero z wieczór, spokojnie. Ja tutaj tylko chcę pokazać, że się pokazały zielonki, gąski zielone, proszę bardzo. Piękne, cytrynowe kolory, coś wspaniałego. Też się zaczyna, zbliża się sezon na kanie, widziałem, bo już pączki kani widziałem. Trochę późno te kanie w tym roku, ale będą. Ja tu powiem, że przyjechałem akurat do tego lasu dziwnego. Trochę dziwny las Puszczy Słupskiej, żeby tu nazbierać w sumie kani. A tu proszę, MS kani, nawet borowiczek się trafił. To jest prastara puszcza, prastara część puszczy. Tu pokażę właśnie, jak kania się szykuje do rozwoju. Dopiero pączki. Będą kanie dopiero. Coś szlachetnego w puszczy. Co może być w puszczy szlachetnego? Zaraz zobaczymy. No. O, zatrzeszczało. Czyli borowik. Ale piękny jest. Taki bączek. Ale tu dalej widzę. Chyba jeszcze jeden rośnie. Co to jest? O! Jest i drugi. Jak matrioszki. Temperatura 4,7 stopnia Celsjusza. Puszcza Słupska. O zmroku. Bo jeszcze nocy nie ma. Jest późny wieczór, można powiedzieć. Nie aż tak późno, ale godzina może 19 z groszami. Przepiękny dzisiaj zbiór. Bardzo mi się podoba. Pełny koszyk. Udało się wycisnąć jeszcze z Puszczy Słupskiej 27 października w piątek. Co można tutaj powiedzieć? Ostatnio byłem w poniedziałek, dziś jestem w piątek. W poniedziałek byłem po weekendzie, dziś jestem przed weekendem. Ogólnie powiem, że w puszczy nie spotkałem ani jednej osoby. Kiedyś pamiętam, w dawnych czasach, jak się chodziło do lasu, jeszcze kiedy może nie było telefonów komórkowych, bardzo często słyszałem nawoływania. Marek! Rysiek! Danko! I tak cały czas krzyczeli. Szukali się i szukali. Dzisiaj już się nikt nie szuka. Wystarczy zadzwonić i się dowiedzieć, gdzie ktoś jest. No, czas odjazdu. Zobaczymy, czy jeszcze przyjadę do tej puszczy. Jak nie przyjdzie zima, to może, ale jak na razie jest bardzo zimno. 4 stopnie to nie jest temperatura. Zresztą same małe grzyby. Nic te grzyby nie chcą rosnąć. Czas odjazdu. Puszcza zimna, ciemna. No i deszczowa była. Dzisiaj sporo deszczu spadło. Trochę zmokłem, ale teraz nie pada. Kiedy odjeżdżam, nie pada, ale kiedy byłem w lesie, lało. Nawet chwilami padało mocno.